Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Simona Patelaną i Angela Fabiani, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Angela. Tego popołudnia mama ukazała się cała ubrana na biało, płaszcz, który ją okrywał, był również biały. Był on szeroki i zakrywał także jej głowę. Na głowie dziewica Maryja miała koronę z 12 błyszczących gwiazd. Mama miała wyciągnięte ręce na znak powitania. W prawej ręce trzymała długi różaniec święty, biały jak światło. Na jej piersi znajdowało się serce z ciała ukoronowane cierniami. Dziewica Maryja miała bose stopy, które były umieszczone na świecie. Na świecie był wąż, który głośno potrząsał swoim ogonem, ale dziewica Maryja trzymała go mocno prawą stopą. Na świecie widać było sceny wojen i przemocy. Mama wykonała lekki ruch i przykryła świat częścią swojego szerokiego płaszcza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, dziękuję wam, że jesteście tutaj w moim błogosławionym lesie. Kocham was dzieci, kocham was ogromnie. Moje dzieci, jestem tu z ogromnego miłosierdzia Bożego, jestem tu, bo was kocham. Kochane dzieci, dziś znów proszę was o modlitwę za ten świat ogarnięty złem. Moje kochane dzieci, proszę was, abyście nauczyli się milczeć, pozwólcie mi mówić i nauczcie się słuchać. Przeżywajcie moje orędzia. Drogie dzieci, tego popołudnia ponownie proszę was o życie sakramentami, o słuchanie słowa, o zachowywanie go. Słowo ma być przeżywane, a nie zmieniane czy interpretowane. Kochane dzieci, dzisiaj ponownie mówię do was, czekają was ciężkie czasy, czasy bólu i powrotu do Boga. Nawracajcie się zanim będzie za późno. Bóg jest miłością i czeka na was z otwartymi ramionami, nie każcie mu dłużej czekać. Kochane dzieci, patrzcie na Jezusa na krzyżu. Nauczcie się milczeć przed Nim. Pozwólcie Mu mówić. Uczcie się adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. On tam czeka na was w milczeniu nocą i dniem. Kochane dzieci, kiedy mówię wam, czekają was ciężkie czasy, to nie po to, aby wzbudzić w was strach, ale po to, aby wami wstrząsnąć, aby was przygotować. Módlcie się, dzieci, uczyńcie wasze życie ciągłą modlitwą. Niech wasze życie będzie modlitwą. Bądźcie świadkami, nie tyle swoimi słowami, ale swoim życiem. Następnie mama poprosiła mnie, abym razem z nią modliła się o losy tego świata. Gdy modliłam się z nią, miałam różne wizje świata. Wtedy mama wznowiła. Dzieci, dziś przechodzę wśród was, dotykam waszych serc i błogosławię was. Moim największym pragnieniem jest móc was wszystkich uratować. Moje dzieci, jestem tutaj dzięki ogromnemu miłosierdziu Boga, jestem tutaj jako matka ludzkości, jestem tutaj ponieważ was kocham. Umiłowane dzieci, zapraszam was do wspólnej modlitwy. Módlmy się razem, módlmy się o nawrócenie tej ludzkości, coraz bardziej opanowanej przez siły zła. W tym momencie dziewica Maryja powiedziała do mnie, córko módlmy się razem. Gdy modliłam się z nią, mama przybrała melancholijny wyraz. Potem zaczęłam mieć różne wizje, najpierw o świecie, potem o kościele. W pewnym momencie mama zatrzymała się i powiedziała do mnie, patrz córko, jakie zło, patrz, jaki ból. Potem znowu zaczęła mówić. Dzieci, nawracajcie się i wracajcie do Boga, niech wasze życie będzie ciągłą modlitwą. Bóg jest dobrym ojcem, jest kochającym ojcem i nigdy nie pozwoli,
aby zabrakło wam tego, czego potrzebujecie. Drogie dzieci, tego wieczoru proszę was o modlitwę za mój ukochany Kościół, nie tylko za Kościół powszechny, ale także za Kościół lokalny. Módlcie się dużo za moich synów, którzy są kapłanami. Moje dzieci, pośćcie i czyńcie wyrzeczenia, Kościół jest w wielkim niebezpieczeństwie. Dla niego nastanie czas wielkiej próby i wielkich ciemności. Nie lękajcie się, siły zła nie zwyciężą. Następnie mama pobłogosławiła wszystkich. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen. Simona. Zobaczyłam mamę, na głowie miała biały welon i koronę z 12 gwiazd, na ramionach niebieski płaszcz, który schodził aż do jej bosych stóp, które były postawione na świecie. Suknia mamy była biała, a wokół jej talii był złoty pas. W rękach mama trzymała szkatułkę i różaniec święty. Po lewej stronie mamy stał święty Michał Archanioł, jak wielki wódz ze zbroją i mieczem w prawej ręce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oto jestem, po raz kolejny przychodzę do was, moje dzieci, dzięki ogromnemu miłosierdziu Ojca. Moje dzieci, świat potrzebuje modlitwy, moje dzieci, ponownie proszę was o modlitwę za mój ukochany Kościół, za moich umiłowanych synów, kapłanów. Módlcie się do Pana za nich, aby byli gotowi do walki, aby nie stracili wiary, módlcie się, aby prawdziwe magisterium Kościoła nie zostało utracone. Posłuchaj, córko. Zaczęłam mieć wizję wielu kościołów rozrzuconych po świecie, rozpadających się, zniszczonych i opuszczonych. Tylko kilka z nich wciąż stało z małymi grupami ludzi wewnątrz modlących się i oddających cześć Jezusowi, księży, którzy wciąż odprawiali nabożeństwa było niewielu. Widziałam Włochy rozdarte, podzielone na dwie części i wstrząsane silnymi wstrząsami. Widziałam okręty wojenne na Morzu Śródziemnym i czołgi na placu Świętego Piotra. Wtedy matka wznowiła orędzie. Módlcie się, dzieci, módlcie się z siłą i stałością, módlcie się z miłością, bądźcie gotowi kochać Pana czystym sercem. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się. Nie ma bowiem silniejszej broni przeciwko złu niż modlitwa, moja armia, która umie zatrzymać się na kolanach przed Najświętszym Sakramentem Ołtarza, moja armia, która umie kochać i przebaczać, moja armia, która umie modlić się bez przerwy, bez zmęczenia, która wszystko ofiarowuje Panu. Moje dzieci, jeśli chcecie być częścią mojej armii, powiedzcie swoje tak z siłą i przekonaniem, weźcie do rąk różaniec i módlcie się. Moje ukochane dzieci, nie bójcie się, jestem z wami. Moje dzieci, nie lękajcie się, jestem z wami i w końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. Dzieci moje, kocham was i przychodzę, aby was prowadzić do Chrystusa. Prowadzę was, trzymam was za ręce i niosę w ramionach tych, którzy mają największe trudności. Proszę, dzieci, pozwólcie mi was nosić jak dzieci w ramionach matki. Proszę, dzieci, pozwólcie się kochać. Jestem zawsze z wami, moje dzieci, słucham was i czekam na was z otwartymi ramionami. Przyjdźcie do mnie, moje dzieci, a ja was poprowadzę do Chrystusa. Kocham was, dzieci. Teraz udzielam wam mojego świętego błogosławieństwa, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.